Witam was w prawdopodobnie krótszym odcinku, bo jestem już po prostu, tutaj gardło mi siada, ale jeszcze nagram i założył jej, no wiecie, tutaj było spotkanie, oni tutaj robili tą pracę, no mówię, teraz chcę jakąś przysługę, żeby Rin zrobiła i założył jej taki nieczujnik, słuchawki takie, wiecie, jedno ucho, wiecie o co chodzi. Wziąłem na telefon, powiedział hello i ona to usłyszała. Zaczynamy przydzielać się do nowej misji. Okej. Misja się zaczyna. I będziemy mieli nowych członków. Dziewczyny. To byłoby zbyt dobijające mieć tylko facetów. Dobra, ja zaspoileruję, słuchajcie, te 5 członków, które będziemy mieli, to będą same dziewczyny, nie? To wyjdzie, że wiecie, jest jedna dziewczyna, trzech facetów, nie? Bo tam jeszcze Kengo się tam, ja tam zaliczę go trochę. A wyjdzie, że będzie więcej dziewczyn niż facetów, no. Taki mini spoiler, ale jak widzieliście opening w drugim odcinku, chyba tak wkleiłem opening, to tam były same dziewczyny, więc w sumie... No i wszystko w porządku. No, że Rin by się czuła źle, jakbym z jedyną dziewczyną. Nie mogę powiedzieć nic innego. No i dobra. No i teraz. Tutaj Rin. Jestem w Akademiku Dziewczyn. Położył na stole. Jest tam ktoś? Tok. Znasz je? Nie za bardzo. Okej. Okay. Co mam zrobić? Spytaj się, czy chcę zagrać baseball. Nie wiem, jak to powiedzieć. Przywitaj się. Ha, dziewczyny często używają ohayou gozaimasu, czyli dzień dobry, kiedy się pierwszy raz spotkają w czasie dnia. Ale wątpię. Co, Yasu? A Yasu? Ale... No zobaczymy, to tak się słabo brzmi. To bardzo profesjonalnie, ale co to za profesja? Coś zrozumiałem, że to nieważne. Oliver Sausage Sauce. Brzmi tak samo jak Hayago Zaymas. Dobra, ona powie to. Poczekaj. Trochę trzeba zmienić. Co to jest? Kompletnie inaczej. Czego oni w ogóle... Czego on po prostu nie... Nie no, to jest takie porąbane. No dobra. Nie no, to jest beznadziejne wręcz. Weź, nie. Jeszcze nie. Narzekasz jak... No nie! Nie? No pewnie, że nie. No nie giriwa, co? O, to nie... O, super. Powiedzą coś normalnego. Może masz rację. No, dawaj. Lubisz Rin, czy co? To nie ma znaczenia. Słyszy nas. No, kombawa, wreszcie.
O. O, czy to nie jest Sasa z... Sasa Segawa Sasami? Tak, o. Nowy głos. No, że jestem kandydatką do nowego softballowego klubu. Okej, zaraz będzie fight. Co ty mówisz, bla bla, furia. Uważaj, Irin. Złapała mnie, jest w kłopotach. Nie możemy pójść przecież tam. Stracimy ją. O Boże, słuchajcie. Jest teraz trzeci sezon i jest chapter dwuodcinkowy z Sasasegawą Sasami. Słuchajcie, od 2 miesięcy nie ma tłumaczenia angielskiego, nie? Nie, nie mówię o polskim. Nie ma angielskiego tłumaczenia. To jest tak porąbane, słuchajcie. Dobra. No i będę mu pomagać. Tam dwie takie dziewczyny są jeszcze. Wątpię, że to wygram. A tutaj widzicie walkę, jak wygląda. Wszystko jest losowe bardzo, więc... O, dobrze. Nie spodziewałem się takiego. Jak Rin walczy, ty, co jest? Ona ma tu no, trochę leciutko większe niektóre statystyki. Ma bardzo duży te, bardzo duży refleks. Ta muzyka w ogóle. Dobra, to się wygra. Oż ty, kurde, krytkel jakiś przed. Chyba przegram, wiecie? A, jednak wygrałem. No i wygrała. Katta to jest takie na szczęście. Dobra, słuchajcie, ona jest koksem. Raczej przegram. W anime Rin przegrała. O Jezus Maria. No właśnie. Raczej przegram. O, dobra, blok. Ale to taki damage bije mały, nie? Tutaj jest... Musiałbym blokować przez cały czas. To nie da rady. Nie, nie, nie. Słuchajcie, zrobimy tak samo, jak było w anime, czyli przegram. Rin. Śmieszne. Tego się właśnie spodziewaliśmy, bo Sasa Segawa Sasa, no. Porąbane.
Możemy odejść. No cóż. Nie wiem, czy to się dało wygrać, naprawdę. Śmieszna misja. Tak. Powinniśmy przewidzieć wszystko w misji. No i koniec. Tak, włączę sobie. Lubię te bitwy, naprawdę. Dobra. Mówiłem, że krótszy odcinek i się właśnie kończy. Dlaczego? Bo już nie wytrzymuję z moim głosem, więc... to było na tyle, schodzi. Ja gram 3 odcinki na raz, ten trochę krótszy oczywiście, bo już jakoś nie wyrabiam. Ale mam nadzieję, że się seria podoba. No, jak powiedziałem, będę ją nagrywał i mam nadzieję, że się tego będę trzymał. Żegnam, cześć.